Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i będę dzisiaj mówić o naprawdę niesamowitej i niewiarygodnej historii. Zdecydowanie jednym z moich ulubionych typów spraw, dlatego jestem podekscytowana, żeby Wam ją przedstawić. Będzie to historia mężczyzny imieniem Poon Lim i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. Poon urodził się 8 marca 1918 roku na wyspie Hainan, położonej na Morzu Południowochińskim. Ta wyspa jest najbardziej wysuniętą na południe prowincją należącą do Chińskiej Republiki Ludowej. Wraz z rodziną Lim przeprowadził się do Hongkongu, gdzie mieszkał do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej. Miał wtedy 21 lat i wiedział, że jak wielu swoich rówieśników będzie musiał wziąć udział w walkach na froncie. Postanowił wstąpić do brytyjskiej marynarki wojennej i w 1942 roku pływał jako drugi steward na uzbrojonym statku handlowym SS Ben Lomond. Na jego pokładzie pływał między Kapsztadem w południowej Afryce a Paramaribo, stolicą Surinamu, państwa w południowo-wschodniej części Ameryki Południowej, które wtedy i do 1975 roku było holenderską kolonią Gujaną Holenderską. Ostatnim przystankiem podczas jego podróży był Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Statek, na którym pracował, był uzbrojoną maszyną wojskową, jednak spełniał cele transportowe i nie pływał jako część konwoju, tylko wolno kursował między wymienionymi wcześniej miastami. W październiku 1942 roku rozpoczął się kolejny rutynowy kurs, tym razem z Kapsztadu do Gujany Holenderskiej. Pierwszy miesiąc drogi przebiegł bez najmniejszych problemów, jednak to zmieniło się nagle w nocy z 23 na 24 listopada. Statek został wytropiony przez niemiecki okręt podwodny U-172 i storpedowany. Uderzenie spowodowało przechylenie się statku, a niedługo później także wybuch kotłów w maszynowni. Do tego ataku doszło około 1400 km od ujścia Amazonki, czyli na otwartym oceanie. Najprawdopodobniej na pokładzie znajdowały się wtedy 54 osoby. 45 członków załogi, wśród nich Poon, 8 strzelców oraz kapitan John Maul. W większości nie udało się w porę opuścić statku. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Nie było możliwości wezwania pomocy, ani dostania się do brzegu bez odpowiedniego sprzętu. Poon Lim zdążył chwilę przed eksplozją zabrać kamizelkę ratunkową i wyskoczyć za burtę. Statek całkowicie zatonął w zaledwie 2 minuty. Na powierzchni zostało 6 ocalałych, ale nie byli w stanie znaleźć się i utrzymać w grupie. Przez kolejne 2 godziny Poon Lim dryfował w zupełnej ciemności, zastanawiając się, co przyniosą kolejne godziny i dni. W pewnym momencie udało mu się trafić na mierzącą 2,5 metra długości drewnianą tratwę ratunkową. Znajdowały się na niej podstawowe zapasy jedzenia i napojów, kilka puszek ciastek, czekolada, worek z kostkami lodu, 40-litrowy zbiornik z wodą, świece dymowe, latarka i kilka flar, czyli rakiet służących do sygnalizowania swojego położenia w przypadku wypadków na morzu. Lim utrzymywał się przy życiu dzięki jedzeniu i wodzie znajdującemu się na tratwie, jednak te zapasy wkrótce zaczęły się kończyć. Mijały kolejne dni, a następnie tygodnie i wiedział, że jego jedyną nadzieją jest bycie zauważonym przez przypływające w okolicy statki. Samodzielne próby dostania się do brzegu były bezcelowe, nie miał dostępu do żadnych sprzętów nawigacyjnych i nie znał swojego dokładnego położenia. Już wtedy czuł, że najprawdopodobniej jest jedynym ocalałym z załogi statku, chociaż oczywiście istniała możliwość, że któryś z jego pobratyńców został porwany przez nurt w inną stronę, tam również znalazł własną tratwę lub został już uratowany. Wkrótce mężczyzna zajął się łowieniem ryb i zbieraniem wody deszczowej, aby uzupełnić szybko kończące się zapasy. Wędkę zrobił z liny jutowej, a haczyk z kawałka drutu. Większe ryby łapał dzięki solidniejszemu haczykowi zrobionemu z gwoździa, który wyciągnął z tratwy. Zdobycze przygotowywał do jedzenia z pomocą noża, który zrobił z puszki po ciastkach. Następnie suszył je na słońcu. W deszczowe noce zbierał wodę w kamizelkę. Każda kropla była na wagę złota. Ocean bywał niespokojny. Poon obawiał się, że może wypaść za burtę, a nie był najlepszym pływakiem. Dlatego co noc przywiązywał linę do tratwy, a drugi jej koniec obwiązywał sobie wokół nadgarstka. Wiedział, że jeśli wypadnie, to najprawdopodobniej może nie udać mu się już dostać ponownie na pokład. Pewnego dnia silna burza prawie zaprzepaściła jego szanse na przetrwanie. Woda zmyła z pokładu wiele niezbędnych przedmiotów, w
tym całe jego zasoby jedzenia, te ryby, które zbierał przez kilka wcześniejszych dni. Co gorsza, dodatkowo słona woda morska zanieczyściła jego zasoby wody i nie miał już żadnej zdatnej do picia. To była niesamowicie niebezpieczna sytuacja. Wiedział, że musi czekać na kolejny deszcz, a nie miał wystarczająco czasu. Udało mu się na szczęście przeżyć dzięki kilku złapanym ptakom i wypiciu ich krwi. Wiedział, że potrzebuje więcej pożywienia. Słabł z każdym dniem, aż w końcu postanowił podjąć próbę złowienia rekina. Jako przynęty użył złapanych wcześniej ptaków. Pierwsza zdobycz miała metr długości. Gdy w końcu wciągnął zwierzę na pokład, rekin zaatakował go. Na szczęście w ostatniej chwili udało mu się go ogłuszyć, uderzając z bankiem wypełnionym wodą morską. Od dłuższego czasu nie było opadów, ale dzięki zdobyczy ugasił pragnienie, a płetwy rekina zaczął suszyć na słońcu na później. Lim cierpliwie czekał na ratunek. Początkowo każdy dzień liczył, zawiązując supeł na linie, ale wkrótce tych dni było po prostu zbyt wiele i zaczął liczyć tylko pełni księżyca. W ciągu tych tygodni spędzonych na wodzie kilkukrotnie był widziany przez załogi przepływających statków. Pierwszy był statek handlowy. Lim wiedział, że członkowie załogi zwrócili na niego uwagę. Machał i krzyczał w ich stronę po angielsku, ale zignorowali go. Stwierdził, że najprawdopodobniej nie został uratowany, ponieważ był Azjatą. Uznano, że jest japońskim żeglarzem i obawiano się, że ich zaatakuje. Drugą możliwością jest to, że został uznany za przynętę. Wiadomo, że podczas II wojny światowej częścią strategii Niemiec było właśnie zostawianie rozbitków na tratwach, żeby zwabić okręty wrogów. Gdy te zbliżały się i zatrzymywały, żeby udzielić pomocy, były atakowane przez okręty podwodne. Jakiś czas później nadarzyła się kolejna okazja na ratunek. Pun został zauważony przez eskadrę samolotów patrolowych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jeden samolot zrzucił nawet boje, żeby zaznaczyć miejsce, w którym znajduje się ktoś, kto potrzebuje pomocy. Niestety, zanim pomoc mogła tam dotrzeć, rozpętała się burza, boja oddaliła się i patrol nie był już w stanie go znaleźć. Następnym razem został zauważony przez niemiecki okręt podwodny, dokładnie taki sam jak ten, który storpedował statek, którym kiedyś płynął. Okręt przybywał w okolicy, żeby prowadzić ćwiczenia. Przestrzeliwał karabiny maszynowe, celując w mewy. Niestety, również tym razem Pun nie uzyskał pomocy. Załoga nie przejęła się rozbitkiem. Przyznam, że gdy czytałam o jego zmaganiach i o tym, jak wiele było momentów, kiedy był bliski uratowania, to trudno mi było sobie wyobrazić to ogromne rozczarowanie. Kiedy jest się zupełnie wycieńczonym, z ostatnimi skrawkami prowiantu i wody, widzi się ratunek, ale chwilę później ponownie zostaje się zostawionym na pastwę losu. Samotność bardzo mu doskwierała. Oczywiście całe dnie spędzał na gromadzeniu prowiantu, ale dni i tak mu się dłużyły. Nauczył się przy okazji pływać, ponieważ codziennie pływał dookoła tratwy, oczywiście za każdym razem upewniając się, że jest do niej przywiązany. Minęły już 4 miesiące, odkąd Pun Lin znalazł się sam na oceanie i przyzwyczaił się do nowych warunków, ale to nie były dobre warunki i na pewno nie mógłby tak wytrzymać jeszcze dużo dłużej. Pewnego dnia zobaczył jednak coś, co dało mu zastrzyk nadziei. Woda, która go otaczała, która do tej pory była ciemno-niebieska, zaczęła przybierać jaśniejszą barwę. Wiedział, że oznacza to, że robi się płytko, czyli że zbliża się do brzegu, chociaż jeszcze wtedy na horyzoncie nie było nic widać. I rzeczywiście dryfował w stronę wybrzeży Brazylii. Gdy się zorientował, zaczął jak najszybciej wiosłować wszystkimi możliwymi przedmiotami, żeby skrócić swoją podróż. Wiedział, że musi zdążyć przed mocniejszym wiatrem i burzą, które mogą ponownie zepchnąć go na głęboką wodę. I ostatecznie 5 kwietnia 1943 roku, czyli 133 dni od momentu katastrofy, tratwa dotarła na ląd. Pun znalazł się u ujścia rzeki. Dookoła były jedynie gęste lasy, ale wiedział, że i tak ma tutaj znacznie większe szanse na uratowanie niż na otwartym oceanie. I tak właśnie się stało. Znaleźli go brazylijscy rybacy i zabrali do szpitala w Belém, na północy kraju. Ze względu na niewiarygodne okoliczności, historia Puna stała się głośna wśród wojskowych, a później również cywilów. Trudno było uwierzyć, że komuś udało się przetrwać 4,5 miesiąca na drewnianej tratwie. Podziwiano jego determinację, wolę przetrwania, ale również umiejętności survivalowe, ponieważ nie miał w tym zakresie żadnego profesjonalnego przygotowania.
W sumie w szpitalu spędził 4 tygodnie, ale jego stan zdrowia był zaskakująco dobry. Oczywiście schudł 10 kg, był odwodniony i wycieńczony, ale nie miał na przykład problemów z chodzeniem, co jest bardzo częste u osób, które nie mogą stanąć na nogi przez dłuższy czas. Bez wątpienia pływanie pomogło mu zapobiec zanikowi mięśni. Zorganizowano dla niego transport do Wielkiej Brytanii, ale po drodze zatrzymał się jeszcze w Stanach Zjednoczonych i tam miał okazję podzielić się swoją niesamowitą historią z dziennikarzami. Został odznaczony medalem Imperium Brytyjskiego. Otrzymał również złoty zegarek od firmy, do której należał zatopiony statek handlowy. Jego doświadczenia pozwoliły na ulepszenie procedur związanych z pomocą rozbitką oraz służyły przy szkoleniach dla lotników i marynarzy, którzy potencjalnie mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Co ciekawe, Poon Lim obecnie nie jest już posiadaczem rekordu Guinnessa na najdłuższy czas spędzony na otwartej wodzie. Ponad 2 razy dłużej, po 10 miesięcy, przeżyli 3 meksykańscy rybacy między 2005 a 2006 rokiem. Oni jednak znajdowali się na znacznie większej i lepiej wyposażonej łodzi oraz byli tam razem, a Poon zupełnie sam. W 2014 roku doszło do kolejnego podobnego incydentu. Rybak z Salwadoru, Jose Salvador Alvarenga, spędził aż 14 miesięcy, dokładnie 439 dni na łodzi rybackiej. Dryfował z Meksyku aż do wysp Marszala na Oceanie Spokojnym, oddalonych o 9 do 11 tysięcy kilometrów w zależności od trasy. Alvarenga był na wodzie od 17 listopada 2012 roku do 30 stycznia 2014. Jest jedyną osobą w historii, której udało się przetrwać tak ponad rok. Przeżył dzięki żywieniu się rybami, żółwiami, ptakami, rekinami i dzięki wodzie deszczowej. Podobnie jak Poon nie został uratowany na oceanie, tylko udało mu się samodzielnie dotrzeć do brzegu. Został znaleziony przez 2 mieszkańców wysp na plaży, nagi, trzymający nóż. Co do jego historii jest jednak wiele kontrowersji i wątpliwości. Część osób uważa, że jest zbyt nieprawdopodobna, że udało mu się przeżyć tak długi czas i pokonać aż tak wielki dystans i do tego zachować dobrą kondycję fizyczną, ponieważ nie miał nawet typowego dla osób niedożywionych niedoboru witaminy C. Jego historia zdecydowanie nie jest mniej interesująca niż historia Poona. Jeśli chcielibyście, żebym kiedyś ją przedstawiła w odcinkach z tej serii, to oczywiście dajcie mi znać. Poon nadal pozostaje jedyną osobą, która przetrwała kilka miesięcy na otwartym morzu, nie na łodzi, a jedynie na tratwie. Gdy niedługo po uratowaniu pytano go, jak czuje się z tym, że dokonał czegoś, czego nikt inny wcześniej, odpowiadał, że nikomu nie życzy, żeby musiał znaleźć się w takiej sytuacji i musieć pobijać jego rekord. Dzięki rozgłosowi, jaki zyskała jego historia i popularności, udało mu się spełnić największe marzenie o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Zyskał poparcie senatora i dzięki temu uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Postanowił osiedlić się w Nowym Jorku, na Brooklynie i tam dożył 73 roku życia. Zmarł 4 stycznia 1991 roku. A w 1999 wydana została książka autorstwa Ruthann Lam McCann pod tytułem Jedyny ocalały – historia rekordowej wytrzymałości na morzu. Opiera się na wywiadach udzielanych przez Poona oraz jego rodzinę przez 3 lata po ocaleniu i analizowany jest w niej jego niezwykły przypadek i techniki, jakie wykorzystywał do przetrwania. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ta historia i tego typu sprawy są dla Was równie interesujące jak dla mnie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jeśli słyszeliście o podobnych przypadkach. Bardzo chętnie o nich przeczytam i przedstawię w odcinkach z tej serii. Oczywiście, jeśli macie propozycje innego typu tematów, to również napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!